kapcie, dres, słodycze, kosmetyki, ale też karma dla kota czy koszyczek, w którym mógłby spać. Było też coś o wiele bardziej wzruszającego. Nie chcę prezentu. Chcę, żeby syn mnie odwiedził. To tylko niektóre z listów, które wysłali sosnowieccy seniorzy do świętego Mikołaja. Ten dziś odwiedził ich w Domu Pomocy Społecznej. Magda Sincewicz. Pani Bronisława miała tylko jedno marzenie. Oddałaby wszystko, by móc ponownie spotkać się z bliskimi. Święty Mikołaj musiał wnikliwie wczytać się w jej list, bo chwilę później to, co wydawało się niemożliwe, ziściło się. Syn po prostu się pogniewał, nie odzywał się i po świętach się odezwał. I syn, i wnuk przychodzą do mnie, obydwaj i tego. No jest super. A tylko to miałam życzenie, żeby się odezwali do mnie. Odezwało się też znacznie więcej ludzi dobrej woli. To dzięki nim piękne prezenty trafiły w ręce samotnych. Kolejny rok widzę, jak seniorzy reagują na te prezenty. Te prezenty są niesamowicie ogromne i też często są dużo większe niż seniorzy oczekiwali. A ich oczekiwania nie są wygórowane. Potrzeby są przeróżne, bo i marzenia są przeróżne. Na to wszystko tutaj mieszkańcy czekali i to jest właściwie dzisiaj takie ostateczne wydarzenie rozdania tych paczek. Najważniejsze tego dnia to co się tutaj dzieje, czyli emocje bardzo duże. Myślę, że wiele radości po prostu sprawiło im to, że tutaj te paczki są dzisiaj. Ale to przecież nie o prezenty najbardziej chodzi. Nie mam takich życzeń od Mikołaja, tylko zdrowie, żeby było, powiedzmy. No i ta miła atmosfera, jaka tutaj jest. Lewanna czysta, lewanna czysta, porodziła syna. Radość, jak widzę uśmiech na twarzy. I szczęście, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby wszyscy byli szczęśliwi i radośni. A dla ciebie.